Wojciech Korfanty to europejski salonowiec, człowiek, który równie dobrze radził sobie na wiecach przy familokach, jak w trakcie negocjacji w Berlinie, w Paryżu. Ile w tym jest prawdy? Wojciech Korfanty był Europejczykiem, który nie tylko świetnie znał kilka języków, ale potrafił coś mądrego w tych językach powiedzieć. I co najważniejsze, był słuchany nie tylko w Polsce, ale za granicą. W pewnym okresie za granicą nawet bardziej i pilniej niż w Polsce. Miał dobrą szkołę. Jego szkołą polityczną było kilkanaście lat spędzonych w Reichstagu i w Landtagu w Berlinie i tam nawiązał kontakty z czołowymi politykami Niemiec. Tam nabrał ogłady politycznej i to procentowało potem w późniejszej działalności. Wojciech Korfanty to rasowy Europejczyk z demokracją, którą miał głęboko wpisaną w swoje DNA. Kiedy zaczęła się ta historia? Wykonał chyba trzy ważne kroki. Pierwszym krokiem był uniwersytet we Wrocławiu, drugim uniwersytet w Berlinie, a potem wyprawa z polskim arystokratą po europejskich dworach. Warto się temu przyjrzeć. Pierwszy krok Wrocław. Czego tam nauczył się Wojciech Korfanty? We Wrocławiu Wojciech Korfanty tak na serio zainteresował się polityką i tam nawiązał kontakty z młodymi politykami, jego rówieśnikami z Ligi Narodowej, z Endecji. Tam zafascynował się Romanem Dmowskim na krótko, ale jednak o fascynacji w tym wypadku można mówić. I tam zobaczył, w jaki sposób politykę w wymiarze europejskim można uprawiać. Nie spiskując, ale prowadząc rozmowy, prowadząc dialog, zawierając czasami kompromisy, trudne kompromisy. Potem był Berlin. Do Berlina, stolicy wielkich Niemiec, potężnego w tamtym czasie państwa, pojechał już bagażem pewnych doświadczeń. Tam nauczył się pisać. Zaczął pisać między innymi do dziennika berlińskiego, gazety polskiej, która wbrew nazwie miała zasięg dużo większy niż tylko Berlin, która docierała również do czytelników polskich, czytelników na Górnym Śląsku. I to była kolejna ważna sprawa w życiu Wojciecha Korfantego. Wreszcie po powrocie na Górny Śląsk został redaktorem nowej gazety Górnoślązak, dzięki której stał się osobą znaną na Górnym Śląsku. Ile języków znał Korfanty? Jest taki epizod na temat Wojciecha Korfantego i znajomości języków u Wojciecha Korfantego. Wojciech Korfanty pewnego razu rozmawiał z dyplomatami, jednocześnie dyplomatami angielskimi i francuskimi. I świadek tej rozmowy opowiadał potem, że Wojciech Korfanty mówił w każdym języku, był tak przekonujący, że każdy go rozumiał. Najlepiej by zrobił, gdyby w tym momencie mówił po polsku albo po niemiecku, ale on wystrzegał się właśnie tej rozmowie użycia języka niemieckiego. Nie chciał z kolei mówić po polsku, bo języka polskiego nie zrozumieliby jego rozmówcy. Wojciech Korfanty, który nigdzie właściwie nie miał okazji uczyć się, studiować języka ani angielskiego, ani francuskiego. Nauczył się tych języków w praktyce i w praktyce tymi językami się posługiwał. Ale ważniejsze od tego, jak się posługiwał tymi językami, było to, że miał w tych językach zawsze coś ważnego do powiedzenia i zawsze był słuchany, był pilnie słuchany, nie tylko przez polityków, bo
tym, co mówił, tym, co robił Wojciech Korfanty, interesowano się nie tylko w Polsce, ale interesowano się na całym świecie, nie tylko w Europie. W trakcie III Powstania Śląskiego o Wojciechu Korfantym pisały nawet amerykańskie gazety i tylko nazwisko jednego Polaka w tamtym czasie częściej pojawiało się na łamach amerykańskich gazet. Było to nazwisko Józefa Piłsudskiego. Warto porównać te dwie historyczne postaci. Józef Piłsudski, marszałek, Wojciech Korfanty, dyktator III Powstania, wydawca, redaktor, błyskotliwy mówca. Spójrzmy na obu panów i spróbujmy określić, czy coś ich łączy. Jaki, jeśli byśmy mieli na tych europejskich salonach gdzieś umieścić, ulokować Józefa Piłsudskiego, to jaką odgrywałby rolę? To byli bohaterowie tej samej historii, ale obaj wyrośli w zupełnie innych warunkach. Wojciech Korfanty nauczył się życia w Europie Zachodniej w tym samym czasie i trochę wcześniej. Józef Piłsudski swoje doświadczenia polityczne zdobywał, przebywając na zsyłce syberyjskiej, przebywając wśród konspiratorów, musząc działać w warunkach konspiracyjnych i nielegalnych, bo takie były warunki działania w zaborze rosyjskim. W państwie niemieckim, w którym żył Wojciech Korfanty, wyglądało to zupełnie inaczej. I te warunki działania na początku życia politycznego Wojciecha Korfantego i na początku życia politycznego Józefa Piłsudskiego miały olbrzymi wpływ na to, jak obaj potem postrzegali swoją rolę w polityce, jak obaj postrzegali świat, jak obaj chcieli ten świat kształtować. Czy ja dobrze rozumiem? Wojciech Korfanty, biały, duży, luksusowy Mercedes, zawsze świetnie ubrany, pachnący, elegancki, biały kołnierzyk, płynnie mówiący wieloma językami. I w dodatku lubiący pokazywać się w tym świecie, nie bojący się świata. Taki właśnie był Wojciech Korfanty. A z drugiej strony mamy Józefa Piłsudskiego, który przez kolbę soldata stracił dwie jedynki, przez co musiał zapuścić wąs, żeby ukryć deficyt uzębienia, który właściwie tej Europy nie znał. Józef Piłsudski, nie znający języków, patrzący wilkiem na Europę, i bodaj kiedyś Józef Piłsudski powiedział: miejsce Polski jest na wschodzie, bo tylko tam liczą się nasze bagnety. Czy to prawda? Nie chciałbym robić z Józefa Piłsudskiego takiego czarnego luda, ale tak rzeczywiście obaj byli postrzegani w czasach, kiedy żyli. Wojciechowi Korfantemu wytykano, że potrafił korzystać z życia i lubił korzystać z życia. Kochał luksusy, kochał majątek. Józef Piłsudski na tle Wojciecha Korfantego wydawał się osobą skromną. Belweder, czyli siedziba Józefa Piłsudskiego, wydawała się skromna, dużo skromniejsza niż pałace, w których w tamtym czasie żyły głowy innych państw. I to ten sposób postrzegania Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego miał olbrzymi wpływ na to, jak potoczyły się losy obu tych polityków w II Rzeczpospolitej. Mamy dwie wielkie postaci II Rzeczpospolitej. Jedna to Józef Piłsudski, marszałek, ten, który doprowadził do przewrotu majowego, ten, który bezwzględnie dążył do osiągnięcia władzy. Drugi, mający ogładę, mający urok, mający parlamentarne doświadczenie, zepchnięty na margines, który musiał ze Śląska uchodzić. Na ile te dwie postaci zaważyły na losach całej
II Rzeczpospolitej. Wojciech Korfanty ciągnął Polskę w stronę zachodu, Józef Piłsudski w stronę wschodu, ale to Józef Piłsudski decydował o kształcie polityki Polski w tamtym czasie. Wojciech Korfanty nie miał szansy zrealizować swoich pomysłów i nigdy nie dowiemy się, co by się stało, gdyby tę szansę dostał. Starajmy się spojrzeć na Wojciecha Korfantego. Wojciech Korfanty to przykład śląskiego self-made-mana, takiego, który patrzy na świat, widzi możliwości, stara się je wykorzystać. Zaczyna się gdzieś tam hen-hen w bardzo odległych, małych sadzawkach, dzisiejsze Siemianowice Śląskie, zostaje dostrzeżony, dostaje pierwszą szansę na edukację, którą wspiera jego proboszcz. Wykorzystuje tę szansę w sposób niezwykły. Błyskawicznie trafia do dobrych szkół, trafia na uniwersytety we Wrocławiu, w Berlinie. Tam kształci się, tam również kształci się filozoficznie. Po zakończeniu formalnej edukacji z polskim arystokratą podróżuje po Europie. W tych czasach Wojciech Korfanty zdobywa olbrzymią wiedzę, włada kilkoma językami, tymi językami salonów, czyli językiem francuskim, językiem angielskim. Wojciech Korfanty stara się, żeby ten Śląsk wchodzący do Polski był europejski, żeby pogodzić tu różne nacje, które tu pracowały, które tu ze sobą blisko żyły. Z drugiej strony mamy Józefa Piłsudskiego, olbrzymia sympatia do autokracji, to autokracja praktyczna, to dążenie do tego, żeby jeden silny człowiek kierował krajem. Wojciech Korfanty znał, szanował, podziwiał i praktykował demokrację. Na tym polegała zasadnicza różnica pomiędzy tymi dwoma demiurgami II Rzeczpospolitej. Wojciech Korfanty jest dowodem na to, ile można osiągnąć dzięki edukacji i uporowi oraz odwadze. On uczył się całe życie, nie tylko w szkole, nie tylko na uniwersytetach, gdzie był wolnym słuchaczem, ale uczył się dzięki swoim kontaktom europejskim. On był odważny, on miał odwagę nie zgadzać się z wielkimi tego świata. On miał odwagę nie zgadzać się z Józefem Piłsudskim, który miał zupełnie inną wizję polityki, inną wizję Polski. Obaj mieli jakieś wyobrażenie Polski, ale to Wojciech Korfanty w tym starciu przegrał. A z nim przegrała cała Polska.